Siemane Maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Clash Royale. No i słuchajcie, jak widzicie tylko moja głowa i ręce, witają was w kolejnym odcinku oczywiście z Clasha. No i dzisiaj zrobimy coś jak zawsze ultra mega fajnego, zabawnego i edukującego. To pierwsza lekcja na teraz to żeby nie zakładać czarnych koszulek do czarnego tła, bo wygląda to dziwnie, ale mówię, spróbujemy, może będzie śmieszne, jeżeli wam się zaśmiałeś albo chociaż uśmiechnąłeś, to łapka w górę. Dzisiaj, poza oczywiście opening widza, który będzie z pewnością, zagramy sobie Reddit Deck Challenge. Reddit, jak wiecie albo nie wiecie, to jest taka strona, no zagraniczna po prostu. Nie ma polskiego odpowiednika, no powiedzmy, że nie wiem, może Wykop jest coś a la Reddit. No i tam poruszane są wszystkie tylko kwestie ze świata. Oczywiście jest też wątek Clash Royale'owy, na którym tam bardzo dużo osób się wypowiada. W sumie jest takie główne forum każdego, wszystkiego, wszystkiej gry, wszystkich gier, no każdego etapu życia, nie wiem co mam powiedzieć. Na przykład jak nagrałem Fortnite'a, tam znajduję 3/4 informacji na temat ciekawostek i tak dalej, więc rozumiecie o co chodzi. No i z tego co rozumiem, Clash Royale tak jakby napisało na tym Reddicie, żeby ludzie wybierali deki, stworzyli, no i właśnie dzisiaj tymi dekami będziemy sobie grali i jestem mega ciekaw, co tam z tego wyjdzie. Pod ostatnim odcinkiem takie oto wyniki zostawiliście. 4200 łapek w dzień, no to jest naprawdę bardzo słaby wynik. No i słuchajcie, było kilka dni podbudowania, jak wyszła ta barela, bo wtedy wiecie, znowu wróciły te stare wyświetlenia na Clashu, ale znowu spadają, więc tutaj zostawcie 7 łapek w górę, jeżeli wierzycie, że Clash Royale jeszcze żyje, no i pobijcie tamten wynik, co był wtedy i będzie naprawdę fajnie. Ja już nie przynudzam, zaczynajmy odcinek. Dobra, jesteśmy już na koncie widza, tym razem u Krecika, czyli Juliana. Krecik przygotował dzisiaj naprawdę bardzo fajne skrzynki, są to Legendary King's Chest, Draft Chest, Super Magical Chest, 2 Magical Chesty, Golden, znaczy Giant Chest i Clan Chest, więc naprawdę super skrzynki. Krecik prosił, żebym pozdrowił Kacpra, Szczeciniaka, Cygana, Szczepana i cały klan Stay Together. Pozdrawiam gorąco, zaczynajmy opening. Dobra, lecimy z draftem u Krecika. Tutaj pozwólcie, że będę cicho, bo już późno w nocy. 2000 golda. Do tego mamy albo goblinki, albo knighty. Wybieram mu knighty, bo mam mniej, a wydaje mi się, że są lepszą kartą. Do tego szkieletki albo batsy. Wybiorę mu batsy, bo zbiera. Dalej mamy zapisy i kolektor. Dobra, wybieramy zapis, no i legendy już niestety nie będzie, ale jakie epiki będzie? Golem razy 10 i poison. Oj, poison jak ma wysoko. No to wybierzemy golema, bo tak chciał, więc golem jest. No i to tyle z tego draft chesta, no średniawka. Otwórzmy giant chesta, tutaj 800 golda, do tego epic, dark prince, nieźle. Dalej zapisy razy 15, dalej arrowki razy 228 i na koniec wizard. Też całkiem nieźle. Dzisiaj też otworzymy Magical Chesta u mnie, więc spoko. Dobra, tutaj mamy tak jakby trening, a tutaj mamy challenge o Magical Chesta. Oczywiście tutaj ile? Za 9 winów. No to sporo w sumie. Tutaj trzeba 9 kornek zdobyć, pewnie to dzisiaj przejdziemy. Spróbujmy. Dobra koledzy i koleżanki, gramy z jakimiś chińskimi znaczkami, gramy takim z Hunterem, tutaj Magic Archerem i tak dalej. No powiedziałbym, dość ciekawie to się zapowiada, ale jak wyjdzie, to nie wiem. I tutaj w ogóle chciałem z wami poruszyć kwestię tego, co się teraz, no nie wiem, co powinienem zrobić w tym Clashu, bo tak naprawdę zauważyłem, że mam tak dość mało rzeczy do roboty. Jakkolwiek by to nie brzmiało, tak dość mało rzeczy do roboty i taka jest prawda, bo kurde, powiem wam tak, no poza tym, że faktycznie raz na jakiś czas wyjdzie jakiś challenge, czy wiecie, zrobię jakiś odcinek z jakimś youtuberem, no to tak mało jest rzeczy, które mogę jakby zrobić, żeby was jakoś zaciekawiło to jakkolwiek i tak dalej, więc nie wiem, dajcie może znać, co wy sobie o tym wszystkim myślicie, czy byście chcieli coś takiego bardziej częściej widzieć, czy bardziej rzadziej widzieć, a może, wiecie, no w Fortnite jakby każda gra to może być osobny odcinek, a tutaj, no tak nie za bardzo, no nie wiem, może faktycznie proście mnie od miliona lat o nowe konto bez wydawania pieniędzy. No z tym akurat to mi się tutaj nie zgodził, bo ja tutaj nawet na tym koncie, poza ofertami za arenki, no i jak są jakieś święta, to ja nie wydaję na to pieniędzy. Nigdy nie kupiłem gemów w tej grze, ale to tak nigdy przenigdy, naprawdę, więc jakby nie wiem, co mógłbym robić ciekawego jeszcze, żeby to wszystko wam się jako tako przynajmniej podobało. Nie do końca zdaję sobie sprawę i wiecie, no troszeczkę o nie, te patrzę, to takie trochę głupotka była tutaj, co? Ale w sumie wyszło całkiem spoko, czy poison to jakby nie, ale mogę teraz sobie w niego strzelać przynajmniej tak dość mocno. No ten hunter niestety troszeczkę tutaj odbiegnie od oczekiwań. Zróbmy coś takiego, żeby ich tylko zatrzymać troszeczkę, żeby tutaj wieża mogła tą pekkę zniszczyć i faktycznie to też się udało. A tutaj na to, o, fajnie, myślałem, że ta bandytka padnie, ale nie padła i czy teraz uderzymy? Nie, znaczy dla niego na szczęście, dla mnie na nieszczęście, ale i tak troszeczkę tutaj się zagadałem, ale i tak jakby przewodzimy w tym meczu, więc nie jest najgorzej. Tylko boję się, zaraz dostaniemy jakąś petkę, wiecie, na stół I tyle będzie z tego wszystkiego, więc nie wiem, jeśli mielibyście jakiś fajny pomysł na nową serię, czy coś w tym stylu, no to jak najbardziej ja jestem tutaj gotowy i jak najbardziej ja tutaj czekam na takie nowe pomysły. Nie wiem, czy to cokolwiek zmienisz, ja to tak sobie wsysnę i do tego zrobię tutaj takie, coś takiego i jeszcze zrobię coś takiego, żeby to latało wszystko. Raczej nie, okej, przynajmniej ten padł, więc to jest fajna rzecz. Teraz zrobię coś takiego, żeby on się tutaj za bandytką, jeżeli już zestrzeli tego. O nie, ta bandytka w sumie w złą stronę pojechała. Jeszcze to odsuńmy tutaj i zróbmy jeszcze takiego tutaj. O, ekspedycja! Pięknie to w sumie wyszło. Obili nam tą wieżę, to fakt. Obili. O, jeszcze ona uderzy, niestety, więc jakby... Wyszliśmy na zero w tym momencie, no troszeczkę jeszcze mam przewagi, ale nie za dużą tą przewagę mam. Zróbmy coś takiego może i na przykład wciśnijmy ich w tą stronę, żeby on nie mógł atakować tego naszego tutaj barela. I to powinno nam nie pozwoli nam niestety zaatakować niczego, chociaż tamtą wieżę może się uda. Nie, nie uda. Kurde, ta gra może być naprawdę ciężka w tym momencie. I prawdopodobnie będzie naprawdę ciężka w tym momencie i nawet tutaj bez żartów ta gra będzie przegrana. Tak strzelam. Serio, ta gra będzie przegrana. Tutaj muszę tego loga puścić jeszcze z tyłu. Tak jest, ta gra będzie przegrana. Kurde no, tak dobrze szło, ale w pewnym momencie no nie poszło za dobrze. No nic, mam nadzieję, że inne gry pójdą dobrze, nie będę tego wycinał, no bo tutaj ważne tematy poruszałem. Jeżeli macie pomysł na jakieś nowe serie, wiecie, na przykład, no po prostu nowe konto, taki smurf i tam założyć nowy klan, bo to już też wam obiecałem bardzo dawno, że będzie nowy klan. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie, a ja lecę do następnej gry, może uda mi się wygrać. Lecimy z Clan Chestem, tutaj Krecika, 1600 golda, do tego Fire Spiritsy, dalej Najcik, do tego Goblinki, do tego Minionki, same komony na razie, dalej Szkieletowa Barela razy 108, do tego Rage razy 2 i na koniec Hogrider. Otwórzmy pierwszego Magical Chesta u Krecika, 1300 golda, do tego Ice Spirit razy 14, Szkieletonki, dalej Flying Machine razy 3, do tego Inferno Tower, dalej Bomber, też się przyda, Ice Golem i na koniec Lightning. Dobra, gramy Centro Rodrigo i powiem wam, mam naprawdę spory problem, ponieważ za cholerę nie mogę wygrać. I tutaj pojawia się, znaczy rozumiem mniej więcej czemu, ponieważ mam do użytku dwie karty, których nienawidzę. A przy okazji popełniam też czasami, no sporo błędów popełniam, to fakt. Jedną z kart, których nienawidzę zdecydowanie jest karta, która nazywa się Tornado. Znaczy nie to, że jej nienawidzę, ale po prostu jakby nie potrafię nim grać na tyle dobrze, żeby cokolwiek, nie wiem, dobrego z niego wyciągnąć. I to jakby upatruję w tym też jakiś tam... poważny problem tej całej tutaj mojej rozgrywki. Więc zróbmy coś takiego. Czy on jeszcze chociaż raz uderzy? Uderzył. Więc w sumie nie wyszło to tutaj najgorzej. Mogło... Nie wiem, czy ten Archer to była najlepsza tutaj decyzja w moim życiu. Szkoda, że ten Hunter niestety padł. O, tutaj fajnie to wyszło. On tam coś powinien postrzelać. Więc przegrywam. Praktycznie wszystko, co tylko się da, to ja przegrywam. I jakby nie wiem, co mam na to poradzić. Nie wiem, co mam na to poradzić. Tutaj na razie gra się zaczęła całkiem okej, ponieważ skontrowałem, jakoś się obroniłem. Właśnie chodzi o to, że ja do tej gry zawsze podchodzę i zawsze podchodziłem czysto zabawowo, tak to chyba mogę nazwać. Ja się w tej grze po prostu dobrze bawię i... No ale czasami to jest za mało, wiecie. Czasami to, że się dobrze w czymś bawicie, nie znaczy, że dzięki temu wygracie mecz, czy coś w tym stylu. I tutaj prawdopodobnie będzie podobnie, Nie wiem, wciągnijmy ją tam do tyłu na przykład, żeby ona nie mogła atakować. Ty, i ja wtedy dobiję tą wieżę. Co? Ty, to chyba było... 1000 IQ, tak mi się wydaje, że to było. Tutaj jakbym się zdołał zamrozić, zanim ta... bo zostaną zabite te wszystkie jednostki. No to się tak średnio udało, bym powiedział, ale dobra, zróbmy coś takiego jeszcze. Teraz po prostu muszę się obronić. I czy ta obrona będzie jakaś ultra trudna? W sumie to nie wiem. O, będzie, bo ona... Nie doskoczyła, ale to dobrze zrobiłem, naprawdę mądrze. Tylko teraz tak, jak to zrobić w tą stronę? Tutaj takiego puszczę loga jeszcze. O nie, dobra, bo tutaj będę miał problem. Tak, tu już widzę, że to będzie problematyczne. O nie, źle ją wystawiłem. Czemu ona nie bije tej? O, dobra, muszę obronić tą wieżę i to jak najszybciej, a ona jest cały czas bita. No ten Electro Wizard bardzo mnie tutaj poskrobił. Dobra, padł. Okej, zostało 40 sekund, 1200 życia. Co mam z tym zrobić niby? Nie wiem. No muszę to jakoś tornadem skontrować, ale... Dobra, uda się. Ale tutaj zobaczcie, ile jednostek stracę na tym. Dwie karty stracę. Tak o, po prostu. Okej, tutaj zróbmy coś takiego może... Dobra, tutaj zrobiliśmy coś takiego, tutaj jeszcze coś takiego, no nie! Nienawidzę tej gry, naprawdę jej nie lubię. To może ja po prostu zaatakuję w drugą stronę teraz, bo wydaje mi się, że tej strony i tak w takim stadium nie obronię, a zawsze będę mógł po prostu zniszczyć tą drugą stronę. Tak mi się wydaje, więc niech on mnie tutaj niszczy, ja zniszczę tamtą po prostu. Na pewno tak będzie. Tak będzie? Musi tak być. Musi tak być. Będzie, dobra, uff. Było ciężko, ale się udało. Było ciężko, ale się udało. Jestem z siebie dumny, bo ta gra naprawdę była ciężka. Myślałem, że będzie łatwo mi obronić tą wieżę, niestety nie, bo wiecie, no co ja będę wam mówił? Udało się wygrać, to najważniejsze, cieszę się. Na pocieszenie otwórzmy sobie mojego klan Chesta i zobaczmy, co tutaj wypadnie. 1600 golda, do tego Valkyria razy 4 może być, Giant razy 5, to mnie akurat cieszy, do tego Dart Goblin razy 8, no średnio, Mini Pekka razy 10, pewnie się przyda. Dalej mamy Knighta razy 108, bardzo dobra karta, do tego mamy Goblinki, w ostatnim klan Chestie miałem legendę, dlatego tak miałem nadzieję, że może. I jaki epic? Dark Prince razy 2. Naprawdę w porządku skrzynka. Drugi Magical Chest u Krecika, tutaj 1300 golda. Do tego Spear Goblin Killer razy 7, Elixir Collector razy 2, Battle Ram razy 3, Summerer na razie, 6 Wizardów, do tego 94 Mortary i na koniec Heal razy 16 i jaki epic? Prince razy 4. Całkiem spoko. Pech chciał, że nie wiem, jakim deckiem gram, ponieważ nie popatrzyłem, patrzyłem na telefon, ale widzę, że mam dwa Prince'y. Tak, mam dwa Prince'y, więc w sumie to nawet nie najgorzej. Tutaj musimy jakoś się obronić przed tymi kolegami. Na szczęście udało się bardzo fajnie to tutaj zrobić. Zróbmy coś takiego, dwa Prince'y, ale tutaj kurde, w sumie dwa Prince'y nie będą jakieś ultra efektywne, patrząc na to, że ten Hunter tutaj będzie i ten Hunter bardzo ładnie tutaj sobie poradził, ale w tym momencie te dwa Prince'y coś tam zrobią. Coś tam zrobią i to w sumie nawet nie mało. Zobaczcie, jak nie mało zrobiły, widzicie? To się nazywa nie mało właśnie. Tutaj zróbmy takiego Magic Archer, a tam jest kurde ten koleżka. Się nie spodziewałem w sumie jego, więc zróbmy coś takiego, żeby jeszcze tą... Nie zawrócę jej, troszeczkę za daleko je wystawiłem niestety. Ale okej, obiją nam wieżę troszeczkę, zobaczcie, jak ja tutaj obiłem. Na Firebola to nie będzie jeszcze, ale spokojnie kiedyś do tego dojdziemy. Teraz mogę skupić się na przykład na lewej wieży, już zacząć tutaj od Gianta. Bardzo fajny jest ten deck, naprawdę, tak mi się wydaje. Ogólnie jakoś ostatnio polubiłem Gianta. Jest może nie jest aż taki dobry, ale naprawdę ciężko się go kontruje. Poszedł w tamtą stronę. Jakby ja nie wiem, co powinienem robić. Ja zawsze idę wtedy po drugą wieżę. Jakby nigdy, ale w sumie jeszcze nie zniszczyłem tamtej wieży. I tutaj zaczynają się schody. Tutaj zaczynają się schody, ponieważ ja, tak jak mówiłem wam przed chwilą, jeszcze nie zniszczyłem tamtej wieży. Więc tutaj archerki wystawię jeszcze, żeby jakby tych kolegów pokonać. I znowu tej wieży nie zadadzą bardzo dużo, to fakt, znowu tej wieży nie zadali bardzo dużo. Praktycznie nic jej nie zadali, nie oszukujmy się. A ja mogę sobie zaatakować tamtą wieżę i zróbmy coś takiego. Nie, chyba nie dojadę do tamtej wieży niestety, nawet... Chociaż? Nie, nie dojadę, o kurde, ale szkoda. A tutaj nie mam też zbytnio co zrobić... Ale okej, tamtej wieży coś tam zrobiliśmy. Zobaczmy, ile bije Fireball? 201. Czy ja powinienem coś takiego... Dobra, zróbmy coś takiego, zanim ona doskoczy. W tamtą stronę niech idzie. Bardzo dobrze to wyszło. To jeszcze goblinki mogę wysłać. Tamtą wieżę i tak powinniśmy, wydaje mi się, zniszczyć. Tutaj takiego Fireballiksa walnę, żeby ta wieża miała mniej HP po prostu. No i zobaczcie, to już będzie na 100% dobite. Na 100% będzie dobite. Tak jest, to jeszcze zniszczmy tego Hunterka. Hunterka się co prawda nie udało zniszczyć, ale tutaj zróbmy coś takiego, żeby zniszczyć tych kumpli. I po prostu się obronimy, wiecie? Myślę, że tutaj obrona przede wszystkim. Obrona... O, niech on nie idzie do wieży. Dobra, nie poszedł do wieży. Bardzo ładnie. Tutaj wydaje mi się, że ta gra powinna być już w miarę bezpieczna. Więc teraz ja nie będę już szedł po... Chociaż tutaj... Tutaj po co się gra? Tu się gra po to, żeby zdobywać te koronki. Więc jakby wydaje mi się, że powinienem w sumie atakować. Tak teraz bez żartu. Powinienem chyba atakować. Tutaj niestety nie wyszedł ten atak. Ale tutaj bardzo dobrze wyszło, bo dzięki temu ten mój golem będzie szedł w tamtą stronę. Więc ja tutaj jak puszczę jeszcze Prince'a... O kurde, tylko żebym ja tutaj nie przegrał. Dobra. Oj, źle! Dzieje się źle. Dobra, dzieje się źle, ale w sumie wyszło spoko. Nie, nie wyszło jeszcze spoko. Ale to było dziwne wszystko, co tu się stało. Na szczęście mamy Firebola, więc wyszło dobrze. Chciałem po prostu dwie koronki, no bo w sumie przypomniałem sobie, że tutaj się gra o koronki, a nie o zwycięstwa. No i w sumie wyszło, ale mogło być różnie, Lećmy z Super Magical Chestem, a tutaj 7000 golda, bardzo ładnie. Goblinki razy 43, Goblin Gang razy 153, do tego Tombstone 43, same 3 na końcu, teraz już nie. 411 Knightów, legenda, drodzy państwo, Valkyria razy 115, jaka legenda będzie? Zobaczmy, ja strzelam, że to będzie Magic Archer, Princeska, czy jakieś dostanę Magic Archera? Całkiem nieźle i na koniec 26 balonów. Spoko. Dobra, gramy deckiem takim oto, znam A z golemem, no to nie jest raczej mój ulubiony deck, tak muszę przyznać. Madrock Prince, ale nie ma mojego ulubionego, tego zwykłego Prince'a. Huntera wystawmy na lewo, nie wiem w sumie czemu na lewo, jestem praworęczny, jakoś wygodniej mi się po prostu atakuje zawsze prawą wieżę. Zobaczymy co on ma, jeżeli tutaj wyskoczy mi z pekką, to już będę wiedział, że raczej powinienem się z tego usuwać. Ja nie wiem naprawdę jak tego tornada używać i to jest mój największy problem w życiu, że nie wiem jak tego używać po prostu. Tak, dokładnie, już tutaj wbiła pekka, że właśnie problem jest na tym, że ja nie wiem, kiedy powinienem atakować, co powinienem atakować, jak powinienem atakować. Tutaj zobaczcie, jak te zapisy tutaj bardzo ładnie sobie poradziły, naprawdę świetnie to wszystko wyszło. Oj, chociaż wydaje mi się, że tutaj Battle Ram by lepiej wyszedł, ale zobaczcie, to będzie naprawdę wyśmienity atak i to powinno wyjść naprawdę bardzo fajnie z tymi zapisami. I dzięki temu, że te zapisy tutaj tak ładnie sobie poradziły, to będzie raczej gra wygrana. Już teraz tutaj będzie, no, powinno być bez większych problemów. Tak jest, kurde, te zapisy naprawdę zrobiły swoje. Zrobiły swoje i tą grę mi w sumie zapisy tutaj wygrały, więc mam kolejne zwycięstwo, bardzo ładne zresztą. Zobaczcie jak się gra w tą grę, widzicie? Ja tutaj marudziłem, że błędy popełniam, a tutaj byłem jak mistrz świata się po prostu zachowałem, więc super. Mamy ultra trudny challenge z koronkami zrobiony, więc odblokowaliśmy ten challenge. Jeżeli chcielibyście, żebym go również nagrał, to dajcie mi znać w komentarzach, ja oczywiście przeczytam. Wstawię to jutro, jak dzisiaj nagrywam, więc będę miał jeszcze czas, żeby go nagrać. Czemu by nie? Mogę spróbować. A my otwórzmy sobie Magical Chesta i zobaczmy. Zobaczmy co tutaj, oczywiście mojego Magical Chesta, 1300 golda, od tego Spear Goblinki razy 11, dalej Battle Ram, całkiem spoko, kanonek również się przyda, do tego Barbarianki, spoko, dalej Epic. Zobaczmy, Bomb Tower, słaby rare, a do tego Pekka, okej, nawet spoko, No ogólnie całkiem okej, chyba skrzynka. Lećmy z ostatnią skrzynką u Krecika, Legendary King's Chest, tutaj 4200 golda, bardzo ładnie. Do tego Epic, Golem czy Dark Prince, weźmiemy Dark Prince'a, bo mam mniej, a może mu się przyda, kto wie. Do tego mamy tutaj Bomb Tower i tutaj mamy Battle Ram, więc wybierzmy Battle Ram. Do tego, co mamy? Epiki, dalej mamy Rage'a i Witchkę. Weźmy Witchkę, żeby miał na wyższy poziom, jeżeli by chciał. Do tego mamy 256 znienawidzonej karty i 256 Tesli. To wybierzemy mu tą znienawidzoną kartę, bo widać, że chyba zbierał, chyba kiedyś grał, więc okej, do tego albo Giant, albo Barak tutaj właśnie Barbarianów, więc wybierzemy mu Gianta. Do tego jest legenda oczywiście, 19 Exe czy 19 Guardsów. On sam chce Exe, więc weźmy mu to i jaka będzie legenda? Drodzy Państwo, otwórzmy, a tutaj będą dwie legendy oczywiście, Mega Knight i Magic Archer. Zobaczycie, że tak będzie, przynajmniej jedna z tych, no. Czemu mi lagują ostatnio te Super Magical Chesty? Znaczy Legendary King Chesty. Okej, Ice Wizard i Miner. Czy on by chciał coś takiego? Myślę, że tak. Wolał Minera, więc wybierzmy mu Minera i to już tyle. Dzięki Krecik za opening, polecam się na przyszłość, dzięki raz jeszcze. Oczywiście przyszedł czas na pozdrowienie naszych klanowiczy, którzy znaleźli się w top 5 tego tutaj tygodnia. Oczywiście Dorian Gray po raz 100 na pierwszym miejscu, Anti na drugim, znowu chyba, Kapi, Jonak, 126 i Potworow. Pozdrawiam gorąco. No i co kochani, ja będę się już dzisiaj żegnał. Mam nadzieję, że jak i gry, które były dość ciekawe moim zdaniem, jak i opening wam się podobały. Jeżeli tak, to jak zawsze łapki w górę. Nie zapomnijcie tutaj, wiecie, podbudować tej serii. No i koniecznie napiszcie w komentarzu, jaką chcielibyście serię kolejną. Może nowe konto, nie wiem, dajcie znać. No bo tutaj wiecie, na ręce to ja gram raz w tygodniu. Może, nie no, wątpię, że mógłbym grać więcej na ręce, ponieważ mam tylko ten deck z golemem. A ten deck z golemem na tych rękach jakoś nie wydaje się być ultra mocny. Ogólnie w tych czasach nie wydaje się być ultramocny, a nie mam leveli, żeby zagrać jakimś Hogriderem czy coś, bo tam nigdy nie zbrałem tej karty, więc myślę, że jakby na przykład założyć nowe konto i tam grać tylko takimi na przykład szybkimi dekami, jak właśnie z Hogriderem, czy może Mortarem, coś w tym stylu, to byłoby lepiej, dużo by mnie pewnie to nauczyło, klan byłby nowy, nie wiem, dajcie znać co o tym myślicie, oczywiście wbiście na mojego fanpage na Facebooku, gdzie takie oto karty Google Play są do wygrania, wbiście, zostawcie lajka i czekajcie na post konkursowy. Do tego zapraszam was na G2, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki, link oczywiście w opisie, tam też linki do mojego fanpage'a, Instagrama, zapraszam gorąco. Na dzisiaj moje Clash Royale'owe świry to wszystko, trzymajcie się, pa pa!